Dobry wieczór, witamy Państwa i po dłuższej przerwie wracamy do spotkań z cyklu Przystanek Historia, do roztrząsania rzeczy, które zwykle w publicystyce i w takim codziennym naszym życiu nie są pogłębiane, na które nie mamy czasu. Tu spotykamy się po to, żeby sobie uświadomić, gdzie żyliśmy, jak żyliśmy i podyskutować na ten temat. Dziś będziemy rozmawiać o szpiegach. Temat elektryzujący. Co więcej, ponieważ żyjemy w dobie audiowizualnej, więc zaczniemy od prezentacji filmu, odcinka serii Szpiedzy, który jest przygotowywany przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Telewizji Publicznej, ale jest szansa, że ten cykl cały będzie emitowany na głównej antenie telewizji publicznej od jesieni. Już i tak chyba za dużo zdradziłem. Pierwszy odcinek tego cyklu, który pokażemy Państwu, to nosi tytuł Szpieg ze złamanym sercem. I będzie o Bogdanie Walewskim. Kto z Państwa wie, jaka to postać, to już wie, czego się spodziewać. Kto nie wie, to po tym filmie będzie wiedział i będzie mógł również z nami dyskutować. A dziś naszymi gośćmi są pan dr Władysław Buchak, który, jak ci z Państwa, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach, pamiętają, był jakby ewokowany w czasie naszych spotkań, bo wielokrotnie nasi prelegenci powoływali się na ustalenia doktora Buchaka. A teraz właśnie po raz pierwszy mamy możliwość stanięcia twarzą w twarz z doktorem Buchakiem, posłuchania nieco z zasobów ogromnej wiedzy pana doktora. I drugim naszym gościem jest doktor Paweł Skubisz, którego Państwo już znacie, bo już uczestniczył w serii naszych spotkań, ale dziś występuje no niejako w potrójnej roli nawet, dlatego że występuje jako nasz ekspert, jako reprezentant Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i jako współautor serii Szpiedzy. Więc będziecie Państwo mogli dzisiaj z oboma panami, myślę, bardzo interesująco porozmawiać, ale żeby rozmowa była jeszcze bardziej interesująca, zapraszamy na projekcję filmu, który trwa 23 minuty. Po projekcji filmu rozpoczniemy krótką prezentację i dyskusję, jak zwykle. Zapraszam. To tyle film, a teraz poproszę naszych gości o dodanie tego, co mogło być jeszcze interesujące, co już nie zmieściło się w filmie. Bardzo proszę, współautor. Zasadniczo to chyba powinienem na początku powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że wspólnie z telewizją Oddział Szczecin podjęliśmy się zrealizowania takiego cyklu filmów dokumentalnych. Otóż od kilku lat jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wcześniej zajmujący się głównie badaniami naukowymi, miałem przyjemność przyglądać różnego rodzaju materiały dotyczące szpiegów. Akurat tak się składa, że interesował mnie ten problem. I okazało się, że w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest bardzo dużo materiałów filmowych z epoki, szczególnie z lat 60., 70. i 80., które odnoszą się właśnie do inwigilacji, zatrzymania, procesów, wizji lokalnych i tak dalej, również wymiany tej widocznej w ostatnich ujęciach filmów w Berlinie Zachodnim, tej wymiany, wielkiej wymiany szpiegów z 1985 roku. I w trakcie rozmów, jakie miałem przyjemność prowadzić ze współautorem tego filmu, z panem Adamem Zadwornym, szczecińskim redaktorem Gazety Wyborczej, uznaliśmy, że jest to bardzo dobry materiał, który może posłużyć do przygotowania właśnie cyklu filmów dokumentalnych poświęconych szpiegom. I w takim najkrótszym, można powiedzieć, sposobie nazwaliśmy ten cały projekt Szpiedzy. Udało nam się wyselekcjonować 10 historii szpiegowskich, do 10 właśnie takich naprawdę bardzo znanych z lat 60., 70. i 80.
10 takich historii udało nam się wybrać materiał filmowy i tak zaczęliśmy w ubiegłym roku, wczesnym latem, produkcję właśnie tego serialu. Do tej pory przygotowaliśmy 3 filmy z tej serii, 2 w tym i w kolejnym tygodniu będą kręcone. 5 dalszych historii przygotowujemy jako taki. Mamy już jakby scenariusze przygotowane, mamy wyselekcjonowane filmy i niedługo będziemy również realizowali ten jakby projekt do końca. Także może tyle słowem takiego wstępu i początku w ogóle, skąd się wziął ten cały film. Czy takie historie jak Bogdana Walewskiego to są historie typowe, czy też to zupełnie wyjątkowa rzecz, że naraz znalazł się agent, który jednocześnie pracował na dwie strony? Czy z tych wszystkich historii, które miałem przyjemność oglądać, czy o których miałem, które miałem możliwość badać na podstawie materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, wynika jednoznacznie. Większość szpiegów, którzy działali na rzecz państw kapitalistycznych, nie tylko wywiadów, czy wywiadów Stanów Zjednoczonych, w tym wypadku CIA, miała wcześniej lub w trakcie swojej działalności szpiegowskiej na rzecz państw kapitalistycznych epizody lub bardzo intensywną pracę na rzecz służby bezpieczeństwa. Rzekłbym nawet powiedzieć, nawet bym zaryzykował taką tezę, że przeważającej większości ci, którzy byli werbowani i współpracowali z Amerykanami, to byli wcześniej lub w trakcie również współpracownikami służby bezpieczeństwa. Przykłady można mnożyć. Leszek Chrust na przykład, zatrzymany ciut wcześniej przez Służbę Bezpieczeństwa. Jerzy Strawa, ostatni stracony szpieg amerykański w Polsce. Kilkanaście innych osób, które rzeczywiście z tych takich dużych, powiedzmy sobie, spraw pokazujących wieloletnią współpracę z Amerykanami, to byli jednocześnie również donosiciele Służby Bezpieczeństwa, chociaż tak naprawdę nie jestem przekonany, czy byli to tacy klasyczni, podwójni agenci. Raczej jeśli działali, to na korzyść Stanów Zjednoczonych, to Amerykanom ujawniali swoją podwójną rolę, mówili o swojej działalności na rzecz Służby Bezpieczeństwa lub skrzętnie o tym milczeli, tak? Starali się o tym przemilczeć i dopóki ten temat nie wypłynął, nie został wywołany, to raczej o tym starali się przemilczeć. A czy, właśnie zapytam pana doktora też od razu z pytaniem. Najsłynniejszym szpiegiem, o którym dotychczas słyszeliśmy, to był nasz szablista Jerzy Pawłowski. Bardzo ciekawa postać, ale czy to jest taka typowa historia, czy to jest wyjątkowa? No wyjątkowy człowiek, bo mistrz olimpijski, ale... Ale i w jego wypadku widzimy również tą współpracę z komunistycznymi aparatem bezpieczeństwa, bodajże pseudonim Skawa, z tego co pamiętam. Także to widać, że jednak ci ludzie mieli pewnego rodzaju doświadczenie. Ja sobie tak myślę, obserwując te losy, że może łatwiej im było podjąć tą współpracę z Amerykanami albo z innymi wywiadami zachodnimi, właśnie dlatego, że oni już wiedzieli, jak to smakuje, tak? Wiedzieli, jak współpracować, o co w tym wszystkim chodzi, o co się toczy gra, jakie informacje zbierać. No też byli pewnego rodzaju oswojeni z tą tremą bycia takim czy innym tajnym współpracownikiem, a więc oni już gdzieś tego posmakowali i było im zwyczajnie łatwiej. Nie wiem, czy mój pogląd podzieli pan doktor Buchak, ale... Trochę kontynuując te wątki, które tutaj zostały poruszone, rzeczywiście jest też, już nie wchodzą tutaj w nomenklaturę, co to jest to podwójny agent, a co nie jest i tak dalej, bo to trochę nie miejsce tutaj na tego typu definicje. Natomiast co jest istotne, rzeczywiście jest taka, szpiegostwo to w ogóle jest coś takiego, że mówimy o ludziach funkcjonujących w takim no man's land czasami, tak? W bardzo wielu przypadkach jest to bardzo trudno, może zwłaszcza w sytuacji, która jest typowa dla naszej sytuacji, badaczy z IPN-u najczęściej, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowsze sprawy, że my tak naprawdę znamy obraz tylko z jednej strony. Znamy te dokumenty, do których się udało dotrzeć służbom komunistycznym. Czasem uda się nam porozmawiać z jakimiś świadkami zdarzeń. No to tutaj się czasem zdarza, że oni są z obydwu stron. Natomiast ci już ze strony amerykańskiej najczęściej
obydwie strony są mówią najczęściej mało, a jak się nikt bardzo precyzyjnie nie dociśnie, to też opowiadają różne dziwne historie, sprzeczne całkowicie często z tym, co jest w aktach. Natomiast to, do czego ja zmierzam? No, że jest pewna kategoria ludzi, która w takiej przestrzeni funkcjonuje i tak naprawdę w dużej mierze wydaje się, że błędem Walewskiego było to, że on próbował oszukiwać jednych i drugich, bardziej oczywiście z naszych krajowych i też jakby tutaj być może ten wątek czysto polityczny związany z momentem, kiedy go aresztowano, ale nasze akta obfitują też w sytuacje, które były taką ewidentną grą, kiedy obie strony wiedziały, to znaczy, ja w tym przypadku odnoszę się do dwóch znanych przypadków operacji na kierunku niemieckim, znana sprawa Madejczyka, agenta, który był związany z jeszcze bardziej znaną sprawą ojca Heimo, no to on był jednocześnie agentem BND i jednocześnie agentem Departamentu Pierwszego. I analogiczna też sprawa Joachima Grenwalda, trochę mniej znana, innego, to z kolei był mnich, który prowadził zresztą, nawet mówiąc, poczwórne życie, bo on miał też jeszcze, był mnichem i proboszczem w Austrii, a w Polsce miał żonę, ale to już całkiem zresztą legalną, tylko że cywilną. Natomiast, co jest ciekawe, że on jakby był agentem wywiadu BND i wywiadu PRL i oba wywiady, co się zachowała na taką dokumentację, prowadziły wręcz rodzaj takiej konkurencji, no, że jak Niemcy podnieśli mu tam z 300 marek na 500, to Polacy mu podnosili z 1000 na 2000 zł. Jak Niemcy kupili mu kolorowy telewizor, to wywiad PRL kupował mu dwa garnitury. To dosłownie się zachowały do tego dokumenty, jak tam, ten, że tak powiem, cała procedura, żeby ten garnitur z tego poliestru drugiej klasy kupić w domach centrum, bo to też podejrzewam, żeby pewien kłopot był w wszystkich czasach. Więc jakby sytuacja tego typu gier jest jakby, jak można powiedzieć, standardem. Tylko ciągle zadajemy sobie pytanie, dla kogo taki zawodnik właściwie pracuje. Bo podejrzewam, że trochę jest tak, że w bardzo wielu przypadkach to głównie pracuje dla siebie, tak? Najbardziej skrajny przeze mnie przypadek znany, pewnego Chorwata pracującego w Rzymie. Naliczyłem 8 wywiadów, dla których on pracował. Za swoje produkcje tygodniowo kasował mi jeden wywiad na 800 euro, przeliczając na dzisiejsze czasy, więc rozumiem, że to było coś takiego, że to było te wywiady, to są też takie struktury, które mają dużo pieniędzy, muszą się wykazać, dostarczyć jakiś miecz jakichś agentów, co pewien czas, mówiąc nieładnie, sprawa się rypie, z różnych powodów trzeba tego agenta złapać, skazać, ale liczba zawodników, którzy na tym systemie pewnie po dziś dzień żerują sobie, żyją dobrze i właśnie prowadzą takie życie, które tutaj kolega znakomicie opisywał, liczne panie, że tak powiem, drinki, whiskacze, co dzisiaj to może jest takie mało, ale wówczas naprawdę trzeba było się nieźle nagłówkować w PRL-u, żeby zamiast spożywać czystą wódkę Bałtyk, właśnie pić w Wiktorii jakieś drinki, no, bo to mieściło się. Podejrzewam, że koszt takiego drinku był porównywalny z miesięcznym dochodem robotnika z Huty Warszawy. W wypadku Bogdana Walewskiego zachodzi jeszcze podejrzenie, że mógł pracować również dla Sowietów. Mamy tam jakieś takie niewielkie ku temu przesłanki. Trudno powiedzieć, czy pracował, czy też nie. Pisze o tym z całą pewnością Piecuch w kilku swoich publikacjach. Ja co do tego nie jestem przekonany, chociaż są dwa takie fragmenty w życiorysie Walewskiego, które mogłyby pokazywać, że rzeczywiście z tymi sowieckimi służbami miał jakiś kontakt. Tak? Ale co jest najciekawsze, oprócz tego, że dostawał pieniądze od Służby Bezpieczeństwa, że dostawał pieniądze od CIA, to jednocześnie jako polski dyplomata, który pracował w Moskwie, bo przez pewien czas pracował w Moskwie tuż przed swoim aresztowaniem, to jak jeździł ze swoim samochodem, który naprawiał w Wiedniu, a jednocześnie spotykał się z oficerami CIA, to wiózł ze sobą kilka kartonów papierosów, kawior i alkohol, z którego sprzedaży, dokładnie z przemytu i sprzedaży w Wiedniu, czerpał
dwu, a nawet trzykrotnie wyższe zyski niż ze współpracy z CIA. I to pokazuje, że rzeczywiście to, co powiedział dr Buchak, no, pracował przede wszystkim dla siebie i dokładnie chodziło tutaj w tym wypadku tylko i wyłącznie o pieniądze. My poruszamy nazwiska, które są już właściwie zamkniętą historią, ale jest jedno nazwisko, które nie jest zamkniętą historią i jest to Tomasz Turowski. Czy możemy o nim rozmawiać właśnie w takim kontekście, w jakim rozmawiamy o szpiegach? Czy to jest zupełnie inny przypadek? Ja trochę czuję się wywołany do tablicy. Znowu tutaj mamy do dyspozycji jakąś część dokumentacji tej sprawy, ale ona jest w gruncie rzeczy dosyć niewielka. Bo to trochę jest tak, że są różne poziomy dostępu do informacji, tak, nadal, tak. Być może, ja nie widziałem kompletnej dokumentacji Turowskiego, widziałem tylko to, co zostało odtajnione, to nie była kompletna dokumentacja, powiedzmy sobie szczerze, tak. Trzeba pamiętać, że Turowski był oficerem tak zwanego wywiadu nielegalnego, czyli takiej komórki, która w wywiadach typu sowieckiego była traktowana jako najbardziej utajniona, najbardziej elitarna, a on był tak zwanym nielegałem par excellence, czyli człowiekiem, który podawał się go kogoś innego. Właściwie no, nie zmienił imienia, nazwiska, tutaj jak już nie wchodząc w jakieś kwestie związane z metodologią pracy wywiadu, z tak zwanymi wtórnikami, czyli z takimi kapitanami Klossami, mówiąc, że tak się wyrażę, bardziej zrozumiale, czyli osobami, które się wcielają w kogoś innego. On się akurat w nikogo innego nie wcielił, tylko że zmienił się z aktywisty komunistycznego w jezuitę. Zresztą nie miał pełnych święceń, ale dążył do nich, jak się wydaje. No i został wprowadzony poprzez, już nie wchodząc w szczegóły, jak to, że tak powiem, się odbyło do zakonu jezuitów i przez jakiś czas funkcjonował w Rzymie, a potem w Medon pod Paryżem. No i już nie wchodząc też już w dalsze szczegóły jego tam przygód z lat 80. Bo ja pytam, nie chcąc burzyć pana toku rozważań, to ja pytam także w oparciu o to, co już wiemy z jego strony, czyli słynne wspomnienia Turowskiego wydane przez dwoje dziennikarzy, znaczy spisane przez dwoje dziennikarzy Gazety Wyborczej, a ostatnio uraczył nas Tomasz Turowski nawet powieścią szpiegowską, nie wiem, czy państwo wiecie. Ale no więc zmierzając do tego, no oczywiście, jeżeli trochę jest tak, że wspomnieni dziennikarze troszeczkę jakby no, zrobili to pośpiesznie, tak? No, nawet już nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak było, bo oni tam ze mną się rzeczywiście usiłowali kontaktować, potem mieli jakieś problemy, które już nie wchodząc w szczegóły, bo to są chyba takie sprawy bardziej ich osobiste, tak? To spowodowało, że przystąpili do rozmowy z Turowskim nie do końca uzbrojeni w wiedzę. I to jest jakby podstawowy problem, tak? My też, jak kolega wspomniał, czasem rozmawiamy z przedstawicielami, byłymi oficerami wywiadu czy kontrwywiadu okresu komunistycznego. I często można od nich usłyszeć różne ciekawe dla nas rzeczy, chociaż dla mnie na przykład bardziej interesujące są różnego rodzaju takie społeczne dydaskalia niż jakieś szczegóły. Szczegóły, to ja już jestem w stanie uwierzyć, że ja o nich wiem dużo więcej niż oni pamiętają, tak? Bo oni wtedy pisali sobie codziennie jakąś notatkę, a dzisiaj no, po prostu nawet jest, jak się rozmawia z 90-letnim człowiekiem, to ja mu jestem w stanie uwierzyć, że on może nie wszystko pamięta, a jeszcze ma wdrukowane, że mam najmniej mówić jak tylko może, więc... Ale te już te opowieści o tym, jak oni tam, jakie mieli tam zwyczaje, gdzie pili kawę, kto z kim się kłócił, a kto nie kłócił, to też są najinteresujące, bo pozwalają nam bardziej zrozumieć w ogóle, o co tam chodziło. Ale wracając do Turowskiego. Turowski był innego typu agentem. Po pierwsze był oficerem kadrowym, tego to jest inna kategoria, tak? Czyli on został... to oczywiście był indywidualnie przeszkolony, to jakby oczywiście nie przechodził przez słynną szkołę w Kilkutach i tak dalej, a właśnie ze względu na to indywidualne przeszkolenie pozwalało po prostu uniknąć zdemaskowania w wypadku dosyć częstych wywiadach komunistycznych zadanych ucieczek, tak? Co się zdarzało dosyć, no jak już powiedziałem, i Sowieci uciekali, skądinąd uprawiali wywiad taki na masową skalę, co by to wynikało ze zwykłej statystyki, jak się zatrudnia 1000 osób,
to zawsze jakaś czarna owca się trafi. Natomiast w przypadku Turowskiego takich osób było bardzo niewiele, to była bardzo elitarna jednostka i kierowano ich na bardzo takie tak zwane kierunki głównego zainteresowania. Tych agentów nielegalnych PRL był, to bardzo droga jest mazowskim impreza. PRL był w stanie utrzymać kilkunastu. W skali całego świata oni funkcjonowali głównie w Niemczech. Dwie osoby tak naprawdę, o których wiemy, na kierunku watykańskim, kilka osób w Stanach Zjednoczonych, że to była jakby bardzo mała, elitarna grupa i znowu, to już nie była ta gra, tak? Oni jakby, na pewno Turowski nie spędzał czasu w rzymskich lokalach, chyba że miał taką, z jakiegoś powodu, tylko on właśnie starał się jak najbardziej kryć się w cieniu, jak najmniej się rzucać w oczy i jak najbardziej nastawiać uszy na wszystko, co się wokół niego dzieje. Natomiast oczywiście w swoich wspomnieniach, to już to pan redaktor trochę zmierzał, że on jak pies, a jego najbardziej zabawne jest jego twierdzenie, jakoby to on ostrzegał, że tak się mówi, że papież jest źle strzeżony, tylko że ja znalazłem ten raport o systemie bezpieczeństwa Watykanu i on pochodzi ze stycznia 78 roku, kiedy jeszcze papież był kardynałem Wojtyłą, bardzo mi przykro. I z całą pewnością w wywiadzie PRL, co też ustaliłem, nikt się nie spodziewał, że on zostanie papieżem. Czyli łże Turowski. Dobrze, no my troszkę odbiegliśmy od tematu Walewskiego, ale na tym jakby się skupiamy poprzez to, że obejrzeli Państwo film, wobec czego poproszę o pytania, tylko konkretne, wtedy nasi eksperci będą mogli bardzo precyzyjnie odpowiadać. Marian Goleniewski. Pytanie o Mariana Goleniewskiego. Kto z panów o tym powie? Proszę. Tak? Pan doktor? Michał Goleniewski. Michał. No to ja w sumie wspomniałem o tym, o tej kwestii tych ucieczek, tak? Jak i dewastujących efektów dla pracy wywiadu PRL. I w początku lat 60. doszło do przełomie od 60. powiedzmy 50. końca od 50. lat 60. doszło do kilku takich bardzo poważnych sytuacji, które prawdę mówiąc zdewastowały ten wywiad kompletnie. I o paru z nich wiemy bardzo dużo, o innych mniej. Tutaj jakby może przywołam nazwisko kolegi Witolda Bagińskiego, który opisał jedną z tych problemów, tak zwaną aferę kurierów, ale to wszystko razem składało się na większą całość, tak, że uciekł jeden z, właściwie został wykryty i mówiąc językiem przekręcony, jeden z nielegałów, kapitan Mróz. Dwa, że pojawiła się tajemnicza postać Goleniewskiego, co do którego są różne hipotezy, kim on właściwie był, bo tak na zdrowy rozum, tak jakby to tak traktować dosłownie, to dowodem, że Rosjanie to idioci, a ja tak nie uważam wcale, znaczy, że rosyjscy oficerowie dzielili się z jakimś oficerem z Polski, czyli z kraju, że tak się wyrażę, jednak z satelickiego. Może tak było, że pili parę wódek za dużo, ale raczej w to mi się nie chce wierzyć, więc była to zapewne jakaś kombinacja z tą jego ucieczką, której dzisiaj w pełni nie rozumiemy, to oczywiście cała ta dokumentacja jest mniej więcej znana, że on tam miał kochankę, Niemkę, coś tam wyjechał, Niemcy, Amerykanie go przekręcili, był już czas informatorem, potem kazał swojemu koledze, nawiasem mówiąc późniejszemu ministrowi Janowi Bisztyze, którego z dziwnych względów wcale z wywiadu za to nie wyrzucono, chociaż za dużo głupsze rzeczy wyrzucano. Tak, bardzo zresztą żyje po dziś dzień, bardzo miły pan. Zostawił w IPN-ie swoją relację z całego życia, także jakby ktoś chciał kiedyś wysłuchać, to zapraszam. Natomiast w każdym razie dla mnie też jest to niezrozumiałe, dlaczego wiele osób wtedy wyleciało na zbity pysk z wywiadu, a Bisztyga, który wyjął osobiście podpisał się i wyjął z szafy pancernej wszystkie najważniejsze tajemnice wywiadu, wręczył Goleniewskiemu i Goleniewski następnie udał się do Amerykanów. Z tego wywiadu nie wyleciał, co więcej awansował, został ministrem,
brał udział w różnych ważnych rokowaniach i tak dalej. No, ale to wszystko jedno, tutaj są różne, że tak powiem, my też nie wszystko rozumiemy i też są różne rzeczy, których w papierach nigdy się nie znajdzie, a których świadkowie nam nie powiedzą, tak? To jest jakby cała sprawa Goleniewskiego, ale też, jak już powiedziałem, to był obraz większy, jakby element większej całości. Ja jeszcze nie wspomniałem o tym, że wówczas w równie tajemniczych okolicznościach zjadł Cyjanek, jeden z wiceszefów wywiadu PRL, nawiasem mówiąc, ten Cyjanek, który miał na odróż kapitana Mroza, więc to wszystko razem taki, też trochę miało taki swój tragikomiczny obraz. I też po dziś dzień są liczne podejrzenia, że go do tego zmuszono, że to był właśnie kolejny wykryty agent w kierownictwie wywiadu. I co więcej, Brytyjczycy po dziś dzień się chwalą, że mieli jeszcze jedną wtyczkę agenta o pseudonimie Noddy, w bardzo wysoko postawionego, co do którego też nie bardzo wiemy, o kogo może chodzić. Także to jest bardzo skomplikowany obraz, że tak powiem, jak zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia z wystającą jakby z dokumentacji, takim wierzchołkiem góry lodowej, ale jest też jakaś część tej góry, która się pod tą wodą kryje i o której dzisiaj nie możemy pewnie powiedzieć jeszcze wszystkiego. To jeszcze może w drodze takiej autoreklamy w drugim tomie studiów nad wywiadem i kontrwywiadem ukazał się tekst właśnie Witolda Bagińskiego na temat historii Michała Goleniewskiego, a w najnowszej publikacji Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej o ucieczkach z PRL-u będzie w ogóle cała historia taka skomasowana wszystkich tych ucieczek oficerów wywiadu PRL-owskiego na Zachód i to już mam nadzieję w tym roku ukaże się drukiem w Szczecinie. No to dobrze, to prosimy następne pytanie. Czy ten film jest właściwie tak zacznę może. Jakie były dokrętki do tego filmu, który był robiony w latach tam wcześniejszych przez NSB? To jest ta część tylko z Lunginem, Pastusiakiem, to jest teraz dokręcona. I czy życiorys tego początkowy Walewskiego jest dokręcony? Bo tak wygląda, że ten film był robiony po to tylko, żeby społeczeństwo odstraszyć od wywiadu, od angażowania się. Bo to jest to, co jest pokazane w tym filmie, to jest ośmieszenie się, jakich myśmy mieli wywiadowców, jak prowadzony wywiad, nic dziwnego, że w końcu się Jurij Antropow czy ta jego grupa się zdenerwowała i powiedziała, trzeba rozpieprzyć ten cały Związek Radziecki i te demoludy, bo w końcu do czego dochodzi. Tu jest kwestia podwójnych agentów. To są najcenniejsi wywiadowcy, podwójny agent, bo agent pojedynczy to ma jakieś tam okazyjne sprawy, które są albo bardzo ważne, wyjątkowe, albo bardzo mało ważne. A agent podwójny działa na dwie strony, donosi informacje, dezinformacje i to są agenci najbardziej cenni, a tu w tym wypadku Walewskiego to on był albo trzykrotnym agentem, albo w ogóle wielokrotnym. Raz donosił tym, raz donosił innym. I tutaj płaci jego na tej sprawie, to jak każdy aktor jest szkolony, że na zamówienie potrafi płakać i śmiać się i on tutaj zapłakał, ale nie dlatego, że on żałował, bo on nic nie żałował, on nawet może wiedział, że będzie potem ułaskawiony czy przekupiony, tylko chodziło o to, żeby pokazać, jak to nasze władze silne i nasz wywiad kontroluje tą całą sprawę. To jest jedna sprawa. Ale ja zadam panu pytanie, czy pan wie coś więcej i chce nam teraz opowiedzieć, czy później, czy to jest tylko taka opinia? Ja tak to uważam i taka powinna być opinia, bo mieliśmy przed wojną takich podwójnych agentów jak Rośpi Sosnowski, jak późniejszy pisarz Serdusz Piasecki, którzy byli podwójnymi agentami, potem aresztowani, bo od tych podwójnych agentów potem się wszystkie, że tak powiem, wywiady wycofują. I albo oni najczęściej giną bez procesu, tylko w takich różnych Piasecki nie był podwójnym agentem. Albo potem awansują wysoko, bo mają dużo informacji. I w tym wypadku tutaj był wtedy, potem kwestia Zakarskiego, też nie wiadomo, co on tam wykrył i co on tam zastosował. Spróbujmy odpowiedzieć przynajmniej na część tych pytań. Skupmy się na pana pytaniu i opinii, żebyśmy uporządkowali, dobrze? Przeszedł do Amerykanów, nie wrócił, a Jerzy Pawłowski w ogóle wrócił, nie chciał jechać do Stanów. No to dobrze, ale teraz dajmy głos ekspertom.
Bardzo dużo spraw, nie wiem, czy wszystkie uda mi się w jakiś sposób, chociaż skrótowy, odpowiedzieć. Oczywiście większość tych materiałów archiwalnych, czy wszystkie te materiały archiwalne, które Państwo tutaj widzieliście, to znaczna ich część pochodzi z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Są to oryginalne materiały wykonane przez Służbę Bezpieczeństwa, dokładnie przez Biuro B. Była tam specjalna ekipa filmowa, która zabezpieczała wszystko. Od zatrzymania szpiega, jeśli się udało, poprzez przeszukanie, poprzez szereg przesłuchań. Część tych przesłuchań było albo nagrywanych na taśmie magnetofonowej, albo część z nich była nagrywana filmowo. Część, kilka w wypadku Walewskiego, kilka przesłuchań było tak nieprotokołowanych pierwotnie. To znaczy były to tak grubokalibrowe sprawy, że nawet sami funkcjonariusze Biura Śledczego MSW nie chcieli tego zapisać do protokołu. Informowali oddzielną notatką pożogę. Była to między innymi sprawa ambasadora polskiego w Związku Sowieckim, który dopuszczał się kradzieży mienia nie tylko ambasady sowieckiej, ale sowieckiego, ambasady polskiej w Moskwie, ale również MSZ-u sowieckiego. I to była jedna sprawa, której nie protokołowano w ogóle do protokołu. Dopiero później w obecności prokuratora nagrano to na taśmę i w efekcie tego ambasadora polskiego z Moskwy ściągnięto. Druga rzecz dotyczyła szefa PISMU, czyli Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Spraw Obyczajowych, związanych z tą osobą, bardzo szacownego profesora prawa Uniwersytetu Warszawskiego później, którego podejrzewano o agenturalną działalność na rzecz Stanów Zjednoczonych. Czyli jedna rzecz, tak, większość tych materiałów, które tam widzimy, Walewski w roli zatrzymanego, oskarżonego, podsądnego, później wymienianego na Zacharskiego, to są oryginalne materiały. Co do upublicznienia tych materiałów, po procesie Bogdana Walewskiego i każdego innego szpiega w PRL-u, za PAP-em pojawiała się tylko bardzo krótka, syntetyczna notatka prasowa. Nawet w wypadku szpiegów wcześniejszych jak Walewski, na przykład Leszka Prusta, nawet nie podano informacji, jakiego kraju dotyczyła działalność szpiegowska. W wypadku Chrusta, Walewskiego akurat powiedziano, że był to szpieg CIA, natomiast w wypadku wszystkich innych szpiegów wcześniejszych mówiono w oficjalnym obiegu w tej krótkiej informacji szpieg jednego z państw kapitalistycznych. Krótka notatka, 3-4 zdania, nic więcej. Imię, nazwisko i wysokość zasądzonego wyroku. To, co Państwo tutaj widzicie, to było tylko i wyłącznie filmowane, nagrywane na taśmę magnetofonową, protokołowane na potrzeby aparatu bezpieczeństwa albo aparatu władzy. To nigdy tak naprawdę nie miało prawa ujrzeć światła dziennego, chyba że byłoby wykorzystywane albo do celów procesowych, albo do celów szkoleniowych, bo rzeczywiście z tych materiałów filmowych, które tutaj Państwo widzicie, produkowali sami funkcjonariusze, czyli ten pion Służby Bezpieczeństwa, filmy szkoleniowe, na których uczono później funkcjonariuszy SB, jak się zachowywać, jak te sprawy badać, jak szukać tych wątków najbardziej interesujących, szczególnie to, co jest najistotniejsze w łapaniu szpiegów, czyli kwestie łączności, tak? Jak ta łączność wyglądała, w jaki sposób następowała, czy przez tajnopisy, czy przez kontenery i tak dalej, i tak dalej. Więc to służyło zupełnie innym celom. No właśnie, także ja tu jeszcze dodam parę słów, że... Sekundkę, dosłownie dwa słowa, tak, że rzeczywiście bardzo wiele interesujących materiałów zarówno takich technicznych, które były jakby w jakimś sensie roboczych, że powstawały w trakcie przesłuchań, operacji i tak dalej, ale też co tutaj było powiedziane, tam nawet był po prostu znak copyrightu, tak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to były materiały produkowane na potrzeby
własnych służb i też jakby o czym się mniej pamięta służb bloku sowieckiego. One miały taką swoją wymianę filmową, nawet coś w rodzaju festiwali filmowych, można by powiedzieć oczywiście w cudzysłowie, gdzie właśnie pokazywano a to historię. I oni tam też, zresztą ci zdemaskowani szpiedzy, Czechowicz między innymi, jeździli po właśnie karlowych warach, oczywiście przykładowo i niekoniecznie to były karlowe wary, bo tego nie pamiętam. No i właśnie tam były takie pokazy dla towarzyszy tam czeskich, bułgarskich i sowieckich i były kręcone całe filmy dotyczące różnych operacji do Zacharskiego, przy czym ciekawe, że czasami nawet przykryciowo, mówiąc tym językiem, wyjeżdżano z ekipą do zachodniego jakiegoś kraju, żeby przekręcić takie przebitki, widok jakiegoś hotelu, czyli krótko mówiąc, to były też takie operacje, podejrzewam też jakby to w PRL-u służyły tym właśnie, no żeby dostać tą dietę w twardych walutach też może właśnie przewieźć właśnie te kawiory, kartony papierosów i różne inne rzeczy, którym można było handlować, które miały jakby inną wartość. No, trzeba jeszcze dodać, jeśli mogę, zanim padnie kolejne pytanie, że były bardzo dobre produkcje MSW, taki film I poznasz prawdę, który odnosi się do historii Leszka Chrusta i rzeczywiście tam ekipę filmową, biura B wysłano do Tajlandii czy do Finlandii po to, żeby zrobić zdjęcia filmowe współczesne z lat 80. Bardzo dobre zdjęcia, kolorowe, do tego dodano świetną muzykę. Naprawdę ten film ogląda się, on powstał w 86 albo 7 roku, jak bardzo dobry dokument z, no można powiedzieć, współczesny. Naprawdę to jest jedno z najlepszych filmów dokumentalnych, jakie widziałem z epoki, z lat 80. Tu należy dodać, że Służba Bezpieczeństwa i Służby Wojskowe miały bardzo duże aktywa w telewizji, więc korzystały też z fachowców w pierwszym rzędzie. Pani od dłuższego czasu chce zabrać głos. Proszę. Ja potwierdzić jako nic, że ten film był wyświetlany, tylko w tego historia. I rzeczywiście tam było napisane, że to jest dla celów szkoleniowych. Czy zgadzam się z tym? Tak. Bardzo dziękuję. Proszę. Skoro tu padło nazwisko Jerzego Pawłowskiego, no to ja trochę jestem zaskoczony, bo ja myślałem, że on pracował głównie z CIA. Chciałbym wiedzieć, jeżeli możecie coś powiedzieć na ten temat, ile czasu trwała ta współpraca z SB, na czym to polegało i później, czy to trwało równocześnie... Ale pyta pan o Pawłowskiego. Tak. Czy to trwało później także równocześnie ze współpracą z Amerykanami? I czy ta współpraca z SB miała jakieś znaczenie? Czy to były jakieś operacje tam bez znaczenia i tak dalej? Na czym to polegało i ile to trwało? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Widziałem tylko dokumenty, one gdzieś tam przeszły jakieś pojedyncze. Natomiast był zarejestrowany jako tajny współpracownik. Nawet w tej chwili nawet nie potrafię powiedzieć, czy cywilnych, czy wojskowych organów bezpieczeństwa. Także ja też tej sprawy w szczegółach nie badałem. Ja się bardziej zajmuję wywiadem niż kontrwywiadem, tak? Bo to troszkę są także strukturalnie inne sprawy. Z tego co pamiętam, to on chyba miał rzeczywiście coś wspólnego z wywiadem wojskowym w jakimś momencie. Ale to znowu to ja już mówię z pamięci, tak powiem, nie mogę tego gwarantować w pełni, że po prostu nigdy nie analizowałem bardziej szczegółowo sprawy Pawłowskiej. Z całą pewnością do niej wrócimy. Ja nie ukrywam, że w perspektywie gdzieś roku, półtora powinien na ten temat powstać tekst pokazujący całą historię jego działalności w kontekście amerykańskim, ale z tymi wszystkimi wątkami, które uda mi się ustalić na podstawie materiałów, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. Zanim padnie kolejne pytanie, chcę zapytać, czy w tym zbiorze zastrzeżonym, tej części, która została odtajniona, znalazły się dalsze ciągi historii? Czy tam są wartościowe materiały, o których jeszcze nie wiemy? Znaczy, powiem tak, że na razie dostaliśmy połowę efektu przeglądu zbioru zastrzeżonego w postaci do tego, bo parę tygodni temu, można powiedzieć, była konferencja prasowa, na której jakby ujawniono
część tej dokumentacji, ona jest tam 207 stron dokumentów. Prawdę mówiąc, one są przede wszystkim ciekawe dla nas jako badaczy, tak? Uzupełniające właśnie takie dodatkowe klocki, które pasują i do jakichś większych układanek, tak? Przy czym wszyscy, jak jeden mąż, koledzy z badający w ogóle problematykę aparatu bezpieczeństwa, zachodzimy w głowę, dlaczego ten sam dokument, który już znamy od 10 lat, w jednej teczce jest jawny od 10 lat, a tutaj nagle jest ten dokument traktowany jako clue zbioru zastrzeżonego. Rzeczywiście to dla mnie są różne ciekawe wątki, bo na przykład ja się domyślam, że był jakiś tam delikwent, który był jakimś agentem, bo na przykład mam komplet pochodzących od niego dokumentów, doniesień czy informacji, które potem na dalszych etapach jakby obiegu dokumentacji można wychwycić, natomiast nie mam kompletnej dokumentacji operacyjnej tej teczki. No to jest ważne, jakby ja już podejrzewam 90%, a ja nie zgaduję, tak? Bo jak parę razy już zgadywałem i trafiłem kulą w płot, to ja już stwierdziłem, że może jednak lepiej nie ryzykować, bo kogoś można skrzywdzić. No tutaj mam kilka teczek już, które już dostałem z tego, jakby z tego nowego, w cudzysłowie, rzutu dokumentów z Zetki, które rzeczywiście potwierdzały mi różne hipotezy i uzupełniały on szczegóły. No ja wiedziałem, że ten X to był Włoch zwerbowany mniej więcej w tym okresie, no ale teraz wiem, jak na pewno się nazywał, nie tylko, że się domyślał, że był byłym księdzem, że tamto, że siamto i że owamto, czyli mam już bardzo i dlaczego dał się zwerbować, czy też nie zwerbować, bo to jest duże podejrzenie, że to była znowu gra z kontrwywiadem włoskim, ale to już nie wchodząc w takie szczegóły. Natomiast no rzeczywiście, no dlaczego analiza tak zwanej sytuacji wywiadowczej, czyli takich jakby taki bedeker dla szpiegów, tak? Bo każde miasto było opisane, że tam nie wiem, w Teheranie należy uważać na jakieś tam ulicy, bo można dostać nożem pod ten od jakichś tam sprzedawców kebabów, a w innym mieście trzeba czegoś innego unikać. No to akurat ja się zajmuję wywiadem na kierunku włoskim i watykańskim. No to akurat Rzymu nie było i teraz się okazało, że z Rzymu właśnie wszedł Zetki, a ja się przez parę lat wściekałem, gdzie ten Rzym, skoro Londyn jest, Paryż jest, Bonn jest, Kolonia jest, wszystko jest, tylko Rzymu nie ma dlaczego. No, bo jakiś oficer uznał, że akurat Rzymu nie damy, a wszystko inne damy. Nie wiem dlaczego. Bo jeszcze pytanie jest, czy dużo jest tam informacji służb wojskowych? Prawdę mówiąc, w pewnym momencie nastąpił wcześniej, już parę lat temu, duży wyrzut, że tak się wyrażę, materiałów z Zetki dotyczących służb wojskowych, że w pewnym momencie naprawdę mieliśmy więcej dokumentacji wojskowej niż tej dokumentacji tak zwanych służb cywilnych. Ja akurat nie lubię tego określenia, służb MSW, bezpieki, czy jak tam kto woli, to z cywilami to oni nie mieli nic wspólnego. Natomiast rzeczywiście nie ma tutaj, jeszcze tak się wyrażę, rozróżnienia. Bardzo wiele dokumentów jest dostępnych dzięki temu, że właśnie cywilni wysyłali wojskowym w ramach współpracy, no to nie można było tego znaleźć u cywilnych, ale za to było w kopiach u wojskowych. Także w tej chwili raczej wychodzą dokumenty, dla mnie przynajmniej ciekawsze, dotyczące służb MSW. One były bardziej z jakichś powodów utajnione. Możliwe, że to wynikało z już z późniejszej pozycji służb, które powstały na bazie tych dawnych służb. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że właściwie wszystkie nasze służby współczesne tego niepodległego państwa jednak zbudowane są na podstawach, że tak powiem, metodologicznych i także jakby technicznych, że tak się wyrażę, dawnych służb, co tak by przekłada się też jakby na różne wątki, które są być może później aktualne. No jeżeli Iksiński był jakimś agentem gdzieś tam, a później pracował już do zarządu wywiadu OP-u na przykład, no to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego jego akta są w Zetce. To jest chyba logiczne, tak? A jeżeli nie możemy się doszukać bazy danych komputerowych, gdzie od lat 70. wszystko jest właściwie było wbite i w zasadzie tak jak znamy strukturę tej bazy, że właściwie można było wpisać dowolną informację i właściwie odtworzyć na zasadzie wydruku każdą teczkę,
No to tej bazy oczywiście nie ma, no, a odpowiedź jest bardzo prosta, przynajmniej to jest moja hipoteza, ale wydaje mi się ona to oczywiste. No po prostu nie zmieniono tej bazy, ta baza została po prostu przeniesiona, nanoszono na nią nowe materiały i teraz rozróżnienie, który bit jest sprzed tam jakiejś daty uchwalonej przez polskiego prawodawcy, a który jest z późniejszej, no to jest po prostu, podejrzewam, że niemożliwe, zwłaszcza, że to jest na jakichś taśmach magnetycznych i systemach, które dzisiaj no, wymagają już pracy, żeby to przepisać na współczesne nanośniki elektroniczne. Ja tylko dodam, że z mojego punktu widzenia, czyli informacji dotyczących działalności kontrwywiadu MSW, nie wyszło nic, co by fundamentalnie zmieniło mój obraz i osąd funkcjonowania tej służby. Tak jak nie było, tak i do tej pory nie ma, w tym sensie w zbiorze jawnym, sprawozdań kontrwywiadu, czyli Departamentu II i podległych mu placówek terenowych, czyli wydziałów drugich w kraju z lat 70. i 80. To jest głowa wszystkiego. W tych sprawozdaniach znajdują się informacje, które kierunkowo wskazują na to, czym się zajmowały poszczególne komórki Departamentu II, jakie prowadzono, przeciwko komu, kogo zdemaskowano, szczególnie w latach, w końcówce lat 80., kto skończył, kto został zatrzymany, aresztowany, przeciwko komu prowadzono jakąkolwiek grę operacyjną. Tego nie ma, podejrzewam, że jeszcze w ZC się znajduje. No, ja nie zaskoczę Państwa, że analogicznie jest z wywiadem, nie ma żadnych sprawozdań. Wiemy, że istniały, bo znamy korespondencję, która mówi o tam towarzysz Iksiński do towarzysza Grekowskiego, pisze, w załączeniu przekazuje sprawozdanie miesięczne, tam wydziału takiego i takiego, no i tam po kolei mamy wszystkie wydziały, tak? Więc wiemy z całą pewnością, że te, że powstawały regularnie i że no, zachowały się w różnych kopiach, gdzieś tam dało się znaleźć pojedyncze sztuki, tak? Bo ktoś zaniedbał właśnie, stąd możemy wnioskować na podstawie tej dokumentacji, no, jak takie sprowadzenia wyglądały. Natomiast no, to znowu wnioskowanie paspro, to znowu zawiera bardzo wiele pułapek. No i nie mamy też, przynajmniej jeżeli chodzi o wywiad, z kontrwywiadem jest chyba trochę inaczej. Praktycznie żadnych informacji dotyczących współpracy ze stroną sowiecką, poza drobnymi wyjątkami, z których wynika, że to były bardzo ciekawe dokumenty, ale no, nie ma ich po prostu. No tutaj trzeba dodać jedno. Współpraca z Sowietami na pewno była współpracą niesymetryczną. To znaczy działania kontrwywiadu MSW były w 100% transparentne dla strony sowieckiej. Regularnie przekazywano informacje do zarządu drugiego głównego KGB na temat poszczególnych szpiegów zidentyfikowanych, zatrzymanych, postępów w śledztwie. Natomiast w drugą stronę praktycznie żadne informacje na ten temat nie spływały. Łatwiej było uzyskać informacje na przykład z odległego Wietnamu, od tamtejszej służby bezpieczeństwa na temat na przykład roli obywateli Wietnamu Południowego w procesie werbunkowym szpiegów Polaków pracujących na rzecz Amerykanów, niż od strony sowieckiej informacje na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o wywiad, to ja też może tutaj dorzucę jedno słowo o współpracy, tak? Ważna i ciekawa była współpraca ze stroną sowiecką i tak nie wchodząc w szczegóły, nawet z tych pojedynczych dokumentów, które się zachowały, różne ciekawe rzeczy wychodzą. Natomiast zapominamy, że tak naprawdę wywiad, przynajmniej PRL-owski, może nawet bliżej współpracował z zupełnie inną służbą, która zresztą była najlepszą służbą w moim mniemaniu w ogóle wszystkich krajów bloku, a mianowicie z wywiadem wschodnio-niemieckim. Tak? Zwłaszcza, że tak jakby głównym kierunkiem działania wywiadu PRL były Niemcy Zachodnie. Oczywiście wbrew temu, co często mówią o sobie oficerowie wywiadu PRL, no prawdę mówiąc, no, dużo byli oni jednak słabszą, zresztą z jakichś naturalnych względów, no po prostu trudniej im było funkcjonować, trudniej było im się podawać za Niemców. Służba Markusa Wolfa to były szczyty ówczesnego wywiadu. Nie wiem, czy to nie była w ogóle najlepsza służba
czasów zimnej wojny. Trudno tylko o tym mówić, bo stopień zniszczenia dokumentacji po tej służbie jest o wiele większy niż w wypadku Polski. Dla przykładu próba odnalezienia dokumentacji dotyczącej tej dużej wymiany szpiegów z roku 85, z czerwca, gdzie wymienianych jest 5 za 25, tak? 5 szpiegów zatrzymanych na zachodzie służb, powiedzmy sobie, bloku wschodniego, za 25 odwrotnie, czyli szpiegów państw kapitalistycznych zatrzymanych na wschodzie. Proszę Państwa, złożyłem w kwietniu 2016 roku, prawie rok temu, wniosek do BSTU w Berlinie z prośbą o przygotowanie mi dokumentów na temat tej wymiany, bo ona jakby finalnie interesuje mnie w kontekście tych osób, tych dużych spraw szpiegowskich z PRL-u z lat 70. i 80. i do tej pory, po 11 miesiącach kwerendy, tych dokumentów jeszcze nie odnaleziono. Pan jeszcze... Ja mam pytanie, ponieważ w kolejce mikrofon najpierw trzeba dostać. Moment, ale bo teraz ja nie wiem, kto zadaje pytanie. No, ten co ma mikrofon. No. A kto ma mikrofon? Niech się pokaże. To tutaj mam. No to proszę. Ja chciałem zapytać, skoro panowie mają rozeznanie... Ale proszę się pokazać, bo my nie widzimy pana. O. Skoro panowie mają rozeznanie w temacie szpiegów, a szpiegów ci u nas dostatek, czy według panów jest jakaś kobieta, taka polska Mata Hari, mało znana, a dobrze by było, no, żebyśmy poznali, chociaż my tutaj, jaka to polska, prawda, z tej branży kobieta, no bo i feministki są zainteresowane, Dzień Kobiet się zbliża, żebyśmy znali chociaż jakąś z tej branży kobietę. No to proste pytanie o kobiety. Rzecz jasna, nie będziemy się tutaj cofać do epoki II wojny światowej, do takich postaci jak Krystyna Skarbek czy Klementyna Mańkowska. Natomiast no, rzeczywiście trochę jest tak, że świat wywiadu, mniej może kontrwywiadu, ale też chyba, w dojrzałym okresie był światem czysto męskim. To jest było ciekawe, że to z takiego genderowego, się tak wyrażę, punktu widzenia. Dlaczego tak było? Oczywiście taka była instrukcja z Moskwy, to bo jakżeż. W pewnym momencie zapadła decyzja, że po prostu kobiet do służby w wywiadzie się nie przyjmuje. Trochę jeszcze ich było odziedziczonych po ruchu komunistycznym i tak dalej. One z czasem zostały wypchnięte. De facto w wywiadzie PRL kobiety pracowały wyłącznie w stanowiskach takich technicznych, troszeczkę ich było w takim wydziale, gdzie właśnie produkowano te sympatyczne atramenty, tak? Tam było troszeczkę pań po chemii, trochę ich pracowało w tych komputerach, czyli one po prostu były programistkami, które te wszystkie tajne sprawy wstukiwały do tych komputerów, zresztą sprowadzonych oczywiście z zachodu, za dewizy, bo jakżeż. No w każdym bądź razie kobiet starano się unikać, taka była instrukcja, natomiast oczywiście od każdej zasady są jakieś wyjątki i rzeczywiście w wywiadzie nielegalnym, i to a propos Zetki, ja wiedziałem, że była taka pani, co do której były różne tam i domysły, kim ona mogła być i tak dalej, ja do końca jeszcze tego nie wiem, tylko wiem, że już wyszła teczka o kryptonimie pokrywającym się z jej kryptonimem, a ja historię jej znałem, ponieważ ona uczestniczyła w tej operacji, o której wspomniałem, tego Grenwalda. Urze Grenwald otóż napisał raport do centrali w Warszawie, że się umówił z szefem BND, czy z zastępcą szefa BND w hotelu Zacher w Wiedniu. No i ta pani siedziała przez 2 dni w tym hotelu, rozumiem, że pijąc straszliwe ilości kawy i zjadając straszliwe ilości tego tortu, ale oczywiście szef wywiadu BND się w tym hotelu nie pojawił. No i zachodziłem w głowę, cóż to była za tajemnicza agentka i teraz wreszcie się dowiem w wyniku właśnie otwarcia zbioru zastrzeżone. No to może właśnie tutaj wkraczamy w dziedzinę, która może przynieść pewne efekty, bo jakiś czas temu dokumentowałem działania pewnej pani z Wiednia, na której trop naprowadził mnie kto inny jak sam generał Kiszczak, pewną nieopatrzną swoją wypowiedzią, ale ponieważ do końca jeszcze nie zebrałem wszystkich materiałów, a potem robiłem inne rzeczy, więc rzeczywiście ta bardzo ciekawa
pani, zresztą kiedyś w kręgu Bruno Krajskiego, nie wiem, czy to to samo, jeszcze czeka na swoje odkrycie. Ale to jest jedyny przypadek, o którym słyszałem. Ale jeszcze może dwa słowa. Ja oczywiście mówię tutaj o tak zwanych kadrowych oficerach, czyli ludziach, którzy pracowali w wywiadzie, bo co innego są oczywiście agentki, które starano się werbować i tutaj już oczywiście próbowano werbować niezależnie osoby, które mają dostęp do interesujących wywiad informacji. No i oczywiście no, to jest znana sprawa. W każdym kraju na przykład kontrwywiad korzysta z prostytutek, jak powszechnie wiadomo, także po to, żeby gromadzić tak zwane materiały kompromitujące. Tak? Banalna sytuacja, ściąga się jakąś osobę, dyplomatę powiedzmy, do miejsca, które jest okablowane i zamontowana jest tak zwana technika operacyjna, no, gromadzi się te dokumenty, no i przedstawia się takiemu delikwentowi, no i w zależności od odporności psychicznej, to czasem to jest skuteczne, no ale na przykład w przypadku dyplomatów włoskich oni często stosowali taki, proszę mi to dać, pochwalę się żonie, bo ona nie wierzy, że ja tak potrafię. Co kraj to obyczaj. Pan ze środka sali tutaj się zgłasza po raz pierwszy. Starszy pan, proszę bardzo, po drugiej stronie, tak, 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 proszę. Ja chciałem się spytać, czy w tych informacjach MSW jest coś o ambasadorze Chylińskim. On w 80. chyba, nie pamiętam w którym roku, był ambasadorem w RFN-ie i nie wiem, czy współpracownicy jego, czy też MSW nakryło go, że sprzeniewierzył około 200 tysięcy marek i go, że tak powiem, po cichu odwołano do Polski, ale dlatego po cichu nie robiono sprawy, że to był syn Bieruta. Czy o tym coś wiadomo? Coś mi się, prawdę mówiąc, obiło o uszy. W pewnym momencie rzeczywiście oczywiście. Ja, rzeczywiście był ambasadorem, rzeczywiście był odwołany, rzeczywiście były różne hipotezy na ten temat. Druga hipoteza była taka, że miał romans z wysoko podstawioną przedstawicielką zachodnio-niemieckiego życia politycznego. A znowu, jak było naprawdę, nie wiem, bo musiałbym to po prostu sprawdzić w dokumentacji. Natomiast rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie, około roku 84, doszło do takiej dużej, w cudzysłowie, rozruby w kwestii przejmowania różnych układów i walki tak zwanych zielonych z niebieskimi w aparacie bezpieczeństwa. W uproszczeniu to byli ludzie Kiszczaka, którzy przynajmniej w wywiadzie wypychali ludzi niejakiego generała Milewskiego, już nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak było, kto był dobry, kto był zły i czy to miało jakieś... Zresztą no, liczne na temat hipotezy, do których jakby no, zna sprawa żelaza, chociażby to się z tym wszystkim jakoś tam wiąże. I wtedy też, czego, i to już wiemy na pewno, po prostu poszła do rezydentur wywiadu, który w teorii powinien się zajmować jakby pozyskiwaniem informacji o tak zwanych krajach pobytu. Informacja, ale teraz towarzysze się nie zamierzacie zajmować zdobywaniem informacji wywiadowczych, tylko macie śledzić swoich kolegów z ambasady i patrzeć, kto właśnie, że tak powiem, przemycie robi, kto przekupuje samochody, nie płaci cła i tam takie różne. I z tego zrobimy jakąś sprawę, bo generał Kiszczak to akurat teraz się tym interesuje. Albo może generał Pożoga, który wtedy był szefem połączonych służb wywiadu i kontrwywiadu. I w związku z tym jest spora dokumentacja i być może rzeczywiście parę spraw przy okazji takich czysto... Ale nie wiadomo, kto go sprzedał, czy współpracownicy, czy... No, wie pan, ja, że tak się wyrażę, jak się weźmie klasyczną placówkę PRL-u, to znam taki raport akurat wywiadu wojskowego, kiedy rezydent się tam skarży, że on nie może nikogo zwerbować, bo wszyscy już są zwerbowani, z wyjątkiem jednej praktykantki, która przyjechała z MSZ-u, jest córką jakiegoś ważniaka, strasznie nosi i właściwie wszyscy się jej boją i poza tym to jest właśnie, albo są kadrowi, albo powerbowani. Co tu robisz? No. Proszę panów teraz tak, dobrze, to już skoro pan ma mikrofon, to proszę bardzo, potem pan tutaj z przodu,
Pan i Pani i skończymy, bo już powoli musimy też i kończyć. Chciałbym wrócić do sprawy dzisiejszego tematu, czyli do Bogdana Walewskiego. Czy przewidywane będzie wydanie książkowe tej historii szpiegowskiej? I jeśli tak, to bardzo zachęcałbym autorów ewentualnych do zaniechania, do poniechania tej powściągliwości co do nazwisk. Przecież warto byłoby wiedzieć, kto to był ten prokurator, który oskarżał, jaki był skład sędziowski, tam jednego dżentelmena rozpoznaje, ale warto tutaj na pasku, trudno to może cały skład podawać, ale w książce to się zmieści. No i ta powściągliwość, którą mi pan okazał, co do szefa pismu, czy do innego dżentelmena, jeśli to prawda, to nie bójmy się nazwisk. Dla prawdy historycznej jest to niezbędne. To może od razu odpowiem. W trzecim tomie studiów nad wywiadem i kontrwywiadem znowu reklamuje wydawnictwo szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ukazał się tekst, 140 stron bardzo dokładnej analizy ze wszystkimi nazwiskami, szczegółami, odwołaniem do akt właśnie sprawy Bogdana Walewskiego. Natomiast myślę, że w październiku, gdy ten cykl filmowy wejdzie na antenę, ukaże się też sfabularyzowana, odrębna książka poświęcona Bogdanowi Walewskiemu i jego wielokrotnie złożonemu, skomplikowanemu życiu osobistemu, zawodowemu i temu, powiedzmy sobie, szpiegowskiemu i również obyczajowemu w jakimś stopniu. I naprawdę nie wiemy, co się z tym stało potem, po wymianie? Czy panowie mogliby powiedzieć, czy prawdziwa jest teza, że pułkownik, a obecnie generał Kukliński, tylko krył znacznie ważniejszą osobę od siebie i tu ślady prowadzą do generała Jerzego Skarskiego. To może ja odpowiem na to pierwsze pytanie, które zadał pan redaktor Witold Gadowski. Ja niestety pomimo starań nie dotarłem do samego Walewskiego. Z rozmów, które prowadziłem telefonicznie z jednym z pasjonatów, który podobnie jak ja zajmuje się historiami szpiegowskimi, wiem, że już nie żyje, żyje jego rodzina, natomiast no, nie miałem tyle czelności, żeby zapytać tego młodego człowieka o to, skąd ma te informacje, żeby je potwierdzić. No, trudno mi odpowiedzieć. Z pięciu szpiegów, których aktualnie mamy na tapecie, w tym sensie nagranych albo nagrywamy te historie, dotarliśmy do dwóch szpiegów żyjących. O jednym nie chcę jeszcze mówić, ale mogę powiedzieć o historii odnośnie Leszka Chrusta. Leszek Chrust w bardzo podobnym czasie, w bardzo podobny sposób współpracujący z CIA został również, podobnie jak Bogdan Walewski, wymieniony na moście w Glinik w Berlinie Zachodnim, przeszedł na stronę amerykańską, też 20 lat, czy na zachodnią niemiecką, potem wyjechał do Stanów, przez jakiś taki moment miał epizod w Grecji. Też przez 20 lat współpracował z Amerykanami i udało nam się go zlokalizować mówimy w filmie, w jednym z miast, dużych miast amerykańskich, ale dokładnie w Waszyngtonie. Jego syn jest menedżerem Hiltonu, czy hotelu Hilton w Waszyngtonie. Po próbie kontaktu z tym synem Leszka Chrusta rozdzwoniły się telefony i byliśmy indagowani przez oficerów wiadomych służb współcześnie funkcjonujących na okoliczność, po co się w ogóle z tymi ludźmi kontaktujemy. Jak się okazało, że film, o którym powstaniu doskonale wiedzieli, bo nam proponowali również ekspertów do tego filmu, poprosili nas o scenariusz tego filmu, tego odcinka o Leszku Chruście, na co się nie zgodziliśmy, no ale widać, że ci ludzie nadal znajdują się w pewnego rodzaju programie ochrony byłych współpracowników służby wywiadowczej i kontrwywiad amerykański tym razem czuwa nad ich bezpieczeństwem i spokojnym życiem w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek na świecie, gdzie się znajdują. Więc to nie tylko filmy szpiegowskie, ale taka realna rzeczywistość. A tutaj padło pytanie od generał Skarski, nie wiem, czy ktoś na to... No, mogę to krótko skomentować. No, my możemy mówić wyłącznie w oparciu o tą dokumentację, która jest w naszym posiadaniu, a że tak się wyrażę, na pańskie pytanie odpowiem tak. Myśmy, ja przynajmniej byłem kiedyś na spotkaniu
Woodrow Wilson Center w wspomnianym w Waszyngtonie i tam byli koledzy i koleżanki z CIA. I oni nam powiedzieli w takiej już prywatnej rozmowie kuluarowej, że istnieje opracowane już przez historyków zawodowych pracujących w CIA opracowanie pod tytułem Lata 80. w Polsce nasze główne źródła informacji, wpływ na upadek komunizmu, coś w tym sensie. Na co ja odpowiedziałem, czy możemy się z tym zapoznać? A oni powiedzieli, oczywiście, ale data odtajnienia 2100. W wypadku tych materiałów dotyczących Ryszarda Kuklińskiego jest jeszcze jeden poważny problem. Ryszard Kukliński, zanim został zdemaskowany, wyjechał z kraju, czyli uciekł. W wypadku szpiegów pozostałych, tych, o których mówimy tutaj, mamy do czynienia z sytuacją taką, w której zostali oni zidentyfikowani, zatrzymani, a następnie przeprowadzono w stosunku do nich śledztwo i mamy szereg materiałów. W wypadku, tak jak mówiliśmy, Bogdana Walewskiego, to jest 113 protokołów przesłuchań. Tak? To daje pewnego rodzaju obraz rzeczywistości, szczególnie ci szpiedzy, którzy byli obciążeni bardzo długą pracą, presją psychiczną. Oni pękali po prostu, tak jak Walewski w pierwszym przesłuchaniu, inni drugim, trzecim, albo w konsekwencji jakby przedstawianych dowodów, tak, które im przedstawiano. I mamy jakiś obraz tej współpracy. Trochę taki ułomny, bo nie wiemy tak naprawdę, czy mówili do końca prawdę, ile tej prawdy było, czy tylko może jakieś wyuczone sekwencje, które na przykład dotyczą werbunku, tak. Leszek Chrust wielokrotnie w przesłuchaniach podkreślał, że został zwerbowany w Tajlandii przez Amerykanów na materiały kompromitujące, czyli na zdjęcia, które zostały mu przedstawione w trakcie rozmowy werbunkowej, gdy obcował z młodą Tajką. Tak? Nie wiem, czy tak było naprawdę, czy była to tylko wersja wygodna, przygotowana wcześniej na potrzeby potencjalnego śledztwa. Tak naprawdę my się dowiemy o tym, jak wyglądało to życie agenturalne, działalność tych osób, gdy zostaną odtajnione materiały amerykańskie. Tak, teraz mamy problem z kolejnością, dlatego że powinien pytanie zadać tutaj pan, bo tak w kolejności zgłoszeń wygląda, ale zginął też mikrofon, tak? Ja chciałem zadać pytanie, jest taki film Oliwiera Stona. Dobrze, no. Oliwiera Stona, Ukraine on Fire, gdzie jest postawiona teza, że całe te wszystkie zamachy na Ukrainie zostały zrobione przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych przy wykorzystaniu służb specjalnych polskich, no i oczywiście na banderowców. No a następna, dzisiaj widziałem notatkę, że... Tylko, że to się troszeczkę nie łączy z tematem naszego spotkania. WSI całe teraz się wysłuchuje mafii Pruszkowskiej. No dobrze, ale to się nie bardzo łączy z tematyką naszego spotkania, bo my tutaj już biegamy. To jeszcze ja mówię o szpiegach. No przecież ale to jest lat 80. Korwin też potwierdza tą tezę. To teraz. Dobrze. To teraz pan tutaj z przodu, pan zgłaszał się, proszę. Ja mam takie pytanie, bo mnie to zainteresowało. Mianowicie ten szpieg, o którym żeśmy mówili, zmienił żonę. Najpierw miał żonę Rosjankę, a potem ją zmienił. Teraz pytanie jest takie. Jeżeli on już wtedy był w strukturach wywiadowczych, to dlaczego mu pozwolili się najpierw ożenić, a potem rozwieść? Coś to musi znaczyć. Czy to nie miało żadnego znaczenia w tamtym czasie? Bo ja przypominam sobie, że był taki romans córki Onassisa, jednego pracownika KGB, który wpłynął na to, że potem ona miała monopol przez wiele lat handlu bankowcami za twardą walutę ropą i gazem w Związku Radzieckim. Dwie podstawowe rzeczy. Oczywiście Bogdan Walewski nie jest agentem w rozumieniu takim, że był kadrowym pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w sensie jako tajny współpracownik SB. Tak? To on po prostu był tewulcem, czyli był takim donosicielem, jakbyśmy w najprostszy sposób powiedzieli, delatorem, jakkolwiek. Tak? Natomiast pierwsze jego małżeństwo jest zawarte w Związku Sowieckim, gdzie jest na studiach. On wówczas, jego nie łączy nic z jakimikolwiek studiami, strukturami służb specjalnych czy policji politycznej w Polsce. Jest całkiem ładna ta Wiera Monsunowa, o której tam jest mowa, czyli Weronika, natomiast dziewczyna bardzo towarzyska. Jak
Bogdan Walewski wyjeżdża do Wietnamu, jest na dwóch turach jako tłumacz w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru. Prawie 2 lata czasu, no to ona ma różnych kolejnych partnerów w Moskwie. Jest zresztą córką prokuratora, tylko nie wiem, czy cywilnego, czy wojskowego w Związku Sowieckim. Można powiedzieć, taką osobą dość ustawioną. Natomiast jeden z kolegów uprzejmy pisze do niego list, że tam słuchaj, no jest Bogdan, problem, twoja żona no niekoniecznie jest ci wierna. I to jest ten moment jego takiego osobistego pierwszego załamania. Tak? On idzie po prostu w cuk. Od baru do baru, tam nawiązuje tą taką bliską relację z kanadyjskim oficerem. Jak widać, najprawdopodobniej też oficerem służb kanadyjskich specjalnych. No i tam krok po kroku go wciągają towarzysko coraz bliżej do Amerykanów. I tam w Wietnamie de facto dochodzi do werbunku. Tak? A drugie małżeństwo, on już jest z jednej strony tajnym współpracownikiem pseudonim Zenon, czy Służby Bezpieczeństwa, i jest współpracownikiem CIA jako Bob. Poznaje ładną 30-letnią wówczas modelkę domu towarowego Telimena w Łodzi, z którą po prostu nawiązuje romans i od tego romansu przechodzi do małżeństwa. I to jest takie dziwne małżeństwo, można powiedzieć. Ona nie chce porzucić matki, nie chce porzucić Łodzi. Zresztą obydwoje z tej Łodzi pochodzą. A on robi karierę w Warszawie. Mówi do niej, no to przenieś się do mnie, do tej Warszawy. Tak, mieszkajmy razem, mamy dziecko i tak dalej. Ona mówi, ok, przyjeżdża. Wchodzi do mieszkania i mówi, nie, tutaj mieszkać nie będę, za mały metraż, tak, nie wiem, tam było z 60 metrów. Za mały metraż, wracam do Łodzi, ona rzeczywiście do tej Łodzi wraca i dalej mieszka ze swoją żoną. I on żyje w takim rozdwojeniu, tak, Warszawa, Łódź, piątek popołudnie, czasami z pracy się urywa, jedzie do tej żony, a w międzyczasie, na weekendy, a w międzyczasie od poniedziałku do piątku ma tutaj różne towarzystwo damskie. Tak się kręci, no i to go wciąga, to jest naprawdę, to powoduje, że on cały czas goni za kasą, tak? To jest facet, który cały czas ma głód pieniędzy i w momencie, gdy kończy się to źródło amerykańskie, gdzie ci Amerykanie płacą mu coraz mniej, w końcu od lat 70. płacą mu po $200 za meldunek, to już on uznaje, że jest tak mało, że musi koniecznie coś robić więcej i to więcej to jest ten przemyt, o którym mówiłem, kawor, papierosy, który wozi z Moskwy, z placówki do Wiednia, gdzie rzekomo remontuje samochód. No, to jest też... To jest też... Tak, proszę Państwa, bo my powoli musimy kończyć, a wiem, że to jest bardzo szeroki temat i dużo emocji będzie się generowało przy nim. Pewnie jeszcze wrócimy na którymś spotkaniu do tych wątków, ale teraz ostatnie 2 pytania, bo już przekroczyliśmy czas chyba nawet spotkania, więc proszę Pan o pytanie, a potem skończy Pan. Dobrze, to ja mam może trochę takie pytanie kończące, bo tutaj panowie mówią generalnie o ludziach, którzy nie byli pracownikami kadrowymi wywiadu. A mam takie pytanie, czy według panów jest możliwe, są możliwe publikacje, które będą traktowały o pracownikach ujawnionych wywiadu, to nie wiem, Zdzisław Przychodzeń. Ci, którzy mieli dość spore dokonania właśnie w rzemiośle wywiadowczym, a którzy są już ujawnieni. No, cały czas o tym opowiadamy, tak, w jakimś sensie. To trochę jest tak, że wracając do początku naszego spotkania, no, rzecz jasna, nasze produkcje popularno-naukowe, filmy, które powstają w Instytucie, czy to w współpracy z partnerami z telewizji i tak dalej, z różnych tytułów prasowych, no, one mają służyć popularyzacji naszych badań, ustaleń, ale no, to jest też trochę oczywiste, że to jest jakby tylko część tego obrazu naszych prac naukowych, które prowadzimy i bardzo Pana zachęcamy, bo rozumiem, że Pan no, interesuje bardziej ten aspekt naukowo-badawczy naszych ustaleń, no, chociażby do lektury tego tomu, który publikuje oddział w Szczecinie, a ja, że tak powiem, to może ujawnię po raz pierwszy, że od najbliższego tomu również dołączam do redakcji studiów nad wywiadem i kontrwywiadem Polski XX wieku. No i tam już zajmujemy się
wszystkimi aspektami funkcjonowania wywiadu, zresztą nie wyłącznie wywiadu PRL-owskiego i kontrwywiadu, tylko wszystkimi służbami polskimi, czyli zarówno oddziałem drugim okresu międzywojennego, dwoma oddziałami drugimi z okresu wojennego, czyli Komendy Głównej Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wreszcie polskimi służbami funkcjonującymi po wojnie, i to zarówno tymi, które, że tak powiem, służyły w stronie zachodniej, biuro planowania i tak dalej, jak i służbom komunistycznym. I oczywiście częścią tego obrazu są analizy spraw prowadzonych przez poszczególnych oficerów, między innymi przez pułkownika przychodzenia, no, z którym się zetknąłem, aczkolwiek na marginesie są sprawy Zacharskiego, tak, bo troszeczkę jest tak, jest chyba no, taka hipoteza, która być może wypada i wymaga jeszcze pełnego zbadania, że rzeczywiście Zacharski jakby przykrył sukcesy przychodzenia, tak. I ja się poniekąd też z tą tezą zgadzam. I ostatnie pytanie zada pani i na tym zakończymy, bo lepiej jak jest niedosyt niż przesyt. Bogdana Walewskiego. Na przykładach innych szpiegów wymienionych w 1985 roku w Gdyni. Czwórka przeszła, oprócz Walewskiego jeszcze Leszek Krus, Adamaszek i Jurzak. W wypadku, chyba tak najlepiej widać w wypadku Leszka Chrusta, jest on inwigilowany. On i jego rodzina jeszcze do roku 89 albo 90. Dokładnie monitorowane są kontakty jego rodziny czy wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Jest tam między innymi taka kwestia, ponieważ z Leszkiem Chrustem wyjechało dwoje synów, w tym jeden z żoną, i ta żona po 3 czy 4 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych nie wytrzymała tej presji i zażądała powrotu do kraju. I do tego kraju wróciła, ale była cały czas pod obserwacją. Tak samo żona Leszka Chrusta, która się z nim rozwiodła jeszcze w okresie, w czasie więzienia, gdy on siedział w więzieniu, odbywał karę więzienia, ale jeździła do swoich synów do Stanów Zjednoczonych, też była inwigilowana i była indagowana po powrocie przez służby PRL-owskie na okoliczność tego, co robiła, z kim się spotykała i tak dalej, i tak dalej. Więc musi pani pamiętać o jednym, no, wywiad Stanów Zjednoczonych był wywiadem totalnym, tak? Nie boję się powiedzieć tego publicznie. To był, podobnie jak KGB, wywiad naprawdę o zasięgu globalnym, który miał możliwość nie tylko w postaci zdobywania informacji, przetwarzania informacji, ale również zapewnienia spokoju i życia albo pod prawdziwym, albo pod fałszywym nazwiskiem swoim oddanym sługom, jakim byli ci tajni współpracownicy w wielu różnych miejscach na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No i trudno mi powiedzieć, no wiemy, że Leszek Chrust żyje pod własnym nazwiskiem pod Waszyngtonem, tak, żyją jego synowie tam. I co do Walewskiego trudno mi odpowiedzieć. No. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo trzeba powiedzieć, że wszyscy ci szpiedzy w roku 84, to jest chyba grudzień, zostali ułaskawieni, tak? Czyli zmazano im zupełnie wyrok. I mogli oni również zostać w Polsce i mieć zupełnie czystą kartę, tak jak wspomniany Jerzy Pawłowski. Ale to jest istotne,
on, że został w Polsce jako zwolniony z więzienia, nie oznacza, że nie był w zainteresowaniu kontrwywiadu MSW. On do roku, nie pamiętam którego, 80 któregoś, cały czas był inwigilowany przez SBC. Tak. Jemu po prostu już nie wierzono, był figurantem sprawy operacyjnej, którą przeciwko niemu kierowano. A więc niezależnie od tego, czy wyjeżdżali, czy zostawali, na tyle, ile mógł ten wywiad, kontrwywiad PRL-owski, na tyle badał ich dalsze losy, ich nie pozostawiano samych sobie. W sumie chciałem dodać to, co powiedział kolega na samym końcu, ale może jeszcze dodam jeden detal, że rzeczywiście te służby między sobą przestrzegają pewnych takich, mniej, raz bardziej, raz mniej, co prawda, ale pewnych takich, że już jak się umówiliśmy, że się wymieniamy, to już właściwie to jest jakaś tam umowa i jakoś tam starałem się tego dotrzymywać. Natomiast co innego jest z tymi tak zwanymi uciekinierami czy defektorami. Ich rzeczywiście próbowano wytropić i były liczne operacje, też jakby tak jak niewiele jest śladów, w ogóle wywiad PRL był stosunkowo taki oględny, jeżeli chodzi o stosowanie różnych takich mocnych metod roboty. To u Sowietów to już... No właśnie jest przypadek Mroza, jest tajemniczy przypadek Dybały, jest jeszcze parę różnych dziwnych historii. Natomiast to głównie właśnie dotyczy tego typu zawodników, mówiąc, no Kopczyński na przykład to jest taki uciekinier z lat 70. No to nam niemal wprost się mówi, że jak tylko go wykryjemy, to wyślemy swojego funkcjonariusza wyposażonego w specjalną aparaturę, co tam generalnie rozumie ta specjalna aparatura, to jest po prostu pistolet z tłumikiem, no ale to jest oczywiście napisane takim językiem tak zwanym operacyjnym, więc można to rozumieć na różny sposób. Natomiast generalnie rzeczywiście uważano i no, że ich po prostu są w pierwszej kolejności do jakby ewentualnej, no, że tak się wyrażę, rozpracowania za granicą. Trzeba pamiętać, że to po prostu pociągało są wielkie koszty zarówno finansowe, jak i operacyjne. Jakby wywiady nie są też, zwłaszcza takie wywiady krajów no, nie najbogatszych, no biedny, no tak, że tak powiem, Polska w ogóle nie jest krajem bardzo bogatym, a w czasach PRL-u w ogóle była po prostu krajem trzeciego świata na dobrą sprawę. No, koszt wysłania tych jakichś agentów, utrzymywania ich gdzieś w jakimś Los Angeles, to jeszcze wytłumaczenie, my mamy problemy z wytłumaczeniem różnych spraw naszym księgowym w IPN-ie dzisiaj, po co wyprawa do Warszawy ze Szczecina albo odwrotnie. A wtedy jakby wytłumaczenie komuś, że ma pięciu facetów siedzieć w Los Angeles i zasadzać się na jakiegoś gościa, to są jakieś koszty, patrząc z perspektywy ówczesnych przeliczników walutowych, jakieś kosmiczne, tak? A Rosjanami nie można się było w tym... O, Rosjanie oczywiście generalnie mieli swoje problemy, tak, bo uciekinierów... Ale przecież tego Bułgara... Tak, no oczywiście, to była jedna z najbardziej znanych straż, to Bułgarska, tak, jak już wyszła na jaw. Oczywiście Rosjanie mieli odpowiednie jednostki, a może nawet kilka, coś tym właśnie zajmowały. I też mimo wszystko ci ludzie uciekali, przecież były też porwania, oni pakowali do jakichś worów, tam przywozili tej Moskwy, a tam rzeczy działy jakieś makabryczne w miarę. Natomiast no, w przypadku Polski po prostu no, nie było takich możliwości, a też Rosjanie nie byli aż tacy kochani, żeby wszystko robić dla towarzyszy polskich, bo to też nie oszukujmy się, oni towarzyszom polskim nigdy do końca, prawdę mówiąc, nie ufali. No, być może w jakiejś części służy. Bardzo dziękujemy dziś za obecność. Dziękuję panu doktorowi Władysławowi Zbuchatowi i panu doktorowi Pawłowi Kubiszowi. Zapraszam na nową serię filmów. Dziękuję.